wyruszamy do bazy kosmicznej SpaceX oraz kierujemy się z powrotem w stronę Nowego Jorku. Co staje nam dziś na drodze? Usiądź wygodnie i oglądaj do końca. Budzicie się na Florydzie, macie taki widok. Co, czaple? Czaple chyba. Nie są wyluzowane. Tam jest czapla. To jest czapla. A to jest ten. No. To jest pelikan. No właśnie nie cykają jak inne ptaszki, więc po prostu podchodzisz sobie do nich. I one powoli będą odchodzić. Ja myślę, że dalej jest COVID, bo trzymają 2 metry odstępu. No Hasiu. Daś. Chodź. Spaliśmy dzisiaj trochę z klimą, bo było tak gorąco, że nie dałoby się przeżyć. Parę razy tak było. No i nam zeszło chyba ze 150 mil zasięgu. Niedobrze. Wiewióreczka. Gołąbek. Jakieś ptaszki. Tam pelikany. Tutaj kurde Florida. Super sprawa. Wydawało mi się, że widzę rekina, ale tutaj to też mógł być dolphin. Jak będziesz wydawał takie dźwięki, to... No spróbuj. O, słyszysz? Nie ma. Dolfina. Zobaczymy, czy możemy tu wjechać, no. Hey, is it possible to go and see the Space Center? Okay, this is a restricted area, so you're looking for the visitor center? Yeah. Dobra, jedziemy na miejsce. Gość nas uwalił z tamtej strony, okazało się, że musimy objechać wszystko naokoło. Z tamtej strony Elon Musk tylko może wjeżdżać. My możemy z tej. Ale jest, patrz, pokaż tutaj. John F. Kennedy Space Center. Prezydent to był Kennedy, jak wystartował Apollo? Ktoś się orientuje? Ej, gnojki, patrz na Cornela. Nie wiem, ja mówię coś do niego, on na mnie patrzy i słucha muzyki cały czas. Kennedy był prezydentem od 61 do 63. Jego zestrzelili w Dallas, w Teksasie. Apollo było w 69, więc to nie ma jakiegoś połączenia. Na jego cześć pewnie nazwano to Visitor Center. Dobra, tak wygląda Florida. Słuchajcie, plany się chyba trochę zmienią, bo dowiedzieliśmy się, że dzisiaj ma wystartować rakieta SpaceX Starlink. Wow, no ja jestem za, żeby zostać, kurde, i patrzeć, no. I tam wow. Jest ta rakieta. Tylko, tak, jutro musimy być w Nowym Jorku, czyli jakieś, no niecałe 2000 kilometrów stąd. Ale co to dla nas? Co to dla nas? 2000 kilometrów! Prawdopodobnie wybieramy to, zostajemy tu. Postu, 7, 3, 5. Nie ma 4, a jest 4. I zapierdzielamy całą noc. Albo to tamta rakieta? Nie wiem, która jest. A, okej, to musisz. A, tam też jest. No. Tonight? Change the time to 7:28. Oh. Tickets are like $70. $70 to get in. And close at 5 o'clock. Okay. So you want to come in? You want to make a U-turn? U-turn. Słuchajcie, przełożyli start rakiety o 3 godziny, bo będzie startować o 19.
19. No. Ej, to będzie git, to jeszcze będzie w ogóle w nocy. No, będzie ciemniutko. Po prostu będziesz widział cały ten tłum. Ale nie, będzie idealnie, bo nie będzie do końca ciemno, tylko będzie taki, wiesz, wieczór. Więc zostajemy na 19 na start rakiety, a potem zapnie. Będę mówił jak. A teraz jedziemy na kozacką restaurację, chłopie. W ogóle to będzie jak byliśmy w Montanie. Tak mi się wydaje, że w Montanie. Będziemy teraz jeść w takim stylu Florydy. Taka Florida style, chłopie, przy szorze. Może delfiny jeszcze będą, wiesz, nas karmić? A ja. Jesteśmy w restaurant a la Florida. A la Florida, a la New York. Florida. Znaczy to jest New York, New York. A my jesteśmy z New York. Ja jestem z mojej mamy. Pozdrowisz babcię? Nie pozdrowi. Lecim. Ale grzeje konkret. Ale ja, a tam mamy jeszcze. Guys, go! Let's go, patrz tam. Ale babeczka, już trochę ten, przepalony głos, nie? Trochę. We're gonna go outside. Tiki bar, tiki hut. Czy tutaj? Yes. Co, jak wygląda ten w ogóle? Chyba był w jakimś filmie za surferu. Może jakieś piwko walniemy, co? Może się tak zrobimy coś? Al dente? Oh, thank you. Aha. Patrz, 3 godziny zostały do startu rakiety. Nie, ona już wystartowała 3 godziny temu. No jak to? Słuchaj, to jesteśmy teraz Airspace Motherfucking Chase, czyli będziemy patrzeć, jak Starlinki i sam Elon Musk własnej osobie będzie wylatywał kosmos. Do Marsa. Piękna sprawa. Mamy tutaj, słuchajcie, trochę drogo tutaj jest, bo wejście tutaj chodzi się 70 dolarów. Yes, 70 dolarów, ale my wam pokażemy, jak wejść za darmo. Przepraszam, 80, bo 75 plus tax. The fuck? Jak wejść za darmo i dostaniemy za darmo jeszcze bransoletki. Podobno 4 osoby dzisiaj, jak wejdą i zostaną tutaj, to je biorą w kosmos. Ty, w kosmos jakbyśmy polecieli, co? Jeszcze tam nie byliśmy. 9 mm z tego metalu. Military child. Czy twój ojciec był w wojsku? Nie. Byłeś w wojsku? Byłeś w wojsku Polaku. Wow, to wygląda jak nie Disneyland. To wygląda jak Energylandia. Ty, bo tam rocket launch Cornel robi. Mam tutaj rocket launch. A koszulkę byś nie chciał z Apollo 13? Cornel ląduje. Wow. Cornel wylądował na kiblu. Ty znasz chyba takie równania, co? I need my space. Patrz tutaj. Chodź Mateusz tutaj. Chodź tutaj, szybciutko. Nie Szymon, co? Się pochwa... Mateusz, powiedz mi, co to jest, ile? Szymon wie. Be greater than average. Kennedy, fajne ty. Tylko, że... Zobacz ten print. I need my space. Oj, to dla ciebie coś. Ty, patrz tu. Oni normalnie pracowali w tym. Co to jest? A tam na górze to jest jakiś Mars? To jest Jowisz. Patrz, te różni się... To jest taka... To jest suma wszystkich x-ów dzielona przez ilość tych x-ów. To jest średnio po prostu. Low. Podywam. Super, to się rusza. Tak się rusza, zobacz. Gówno, nic się nie rusza. Ice cream sandwich. Space food. Jaki magnesik. A co? Okej? Okay? Jezu, może kupić taki mamie. I tak już proszę cię, nie kupuj. Proszę cię. Tu są jeszcze wie. Patera. Pierdzielaj, chyba do mordy mi to pcha. O Jezu, słuchajcie, guys, nie mamy tyle pieniędzy, żeby tutaj wejść. Na końcu swojej podróży dalej wolimy wydać na ekskluzyw jedzenie, ale możecie zobaczyć sobie rakiety tutaj z zewnątrz, za bramek, nie? Które? Możecie... Jezu.
Milky Way. To sobie myślisz tak, zobacz jakąś kurde, wiesz, galaktykę, jak ona działa, tutaj masz milkshakes, toppings. Space Bowl Bistro. IMAX Snacks. Słuchajcie, no niestety znowu się nic nie nagrało. Chcieliśmy tak jak w Chicago, byliśmy w aquarium. Tak tutaj, no kurde, znowu kurde, coś nie poszło nie tak. Wydaje mi się, że to są temperatury i to wiesz, przegrzanie. Nie jesteśmy tu, tutaj wchodzić. Słuchajcie, my zwiedziliśmy o to. To już w ogóle dogłębnie. Niestety nie mamy czasu na te rzeczy, ale kiedyś. Słuchajcie, za to? Nie no, to wstyd już. Za Space Restroom. Space Restroom, ciekawe jak wygląda. Ale super, tutaj już srają astronauci. Zobaczymy. Ciekawe my w ogóle, na taki downgrade zawaliliśmy, że to szok. Nie no, zobaczymy kible. Zobaczymy start, przynajmniej. A. Dobra, żarty żartami, ale jedziemy teraz na plażę, Cocoa Beach się nazywa, na której będziemy mogli zobaczyć w ogóle start tej rakiety. A nie jakiś tam muzeum, że tam kiedyś ktoś wystartował. Jedziemy zobaczyć autentyczny start rakiety Starlinka na plażę. Więc ja już sobie popływamy, poczulujemy bombę. Cocoa Beach, Pierre, on by oszalił. No. To jest napisane, że to jest najlepszy widok. No. Najlepszy widok? Najlepszy widok. Najlepszy widok. The best view, man. I kurde, znowu trzeba płacić za walony parking. Mamy tutaj surf school, ale tutaj nie ma w ogóle fal. Siadaj na Cocoa Beach, Pier. Siadaj. Tam się wpierdolę. Nie chce mi się pustyć do wody. Dobra, to idziemy. Kurde, tego. Ratowniken. Beach rental. Ale bym pograł w tą. Piłeczkę? No, jak? A ty tych dwóch mokosów nie będzie chciał. Dobra, mamy piłeczkę. Siatkóweczka i chyba coś sobie dzisiaj przysurfimy. Ale powiem ci, Szymek, że miernie to wygląda. Dowiedzieliśmy się, że start rakiety został przełożony. Widzicie, czasem tak jest, no. Dlatego. Miał być najpierw dzisiaj o 4, potem dzisiaj o 7 i teraz sprawdziliśmy i przełożyli na jutro, na piątek, na wieczór. I tak to właśnie jest. Forrest Gump opowiadając swoją historię. To jest ten park właśnie. Ale to tylko pierwszy przystanek naszej podróży, ponieważ nasza podróż będzie trwała 20 godzin. Jedziemy do Nowego Jorku, kochani. Chcę, żeby ktoś wiózł. Jesteś tego powiedzenia. That's what's up. Słuchajcie, jesteśmy w Georgii. Atlanta, byłem w Atlancie i jedziemy do Chippewa Square. Jesteśmy już od tego parku, właśnie 27 minut. Tylko żeby siąść na ławce i pojechać dalej. To będzie taki bonus miejsce w nocy. Jeszcze raz przejedziemy się przez to miejsce w Filadelfii, które jest najczęściej wyświetlanym filmem. Tak, dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy wszystkim. Mam refleksję na ten temat, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. W wielu miejscach się zawiodłem, w wielu miejscach się zaskoczyłem, ale takim podsumowaniu mogę powiedzieć, że świat wszędzie jest podkoloryzowany. Inaczej, świat wszędzie jest prawie taki sam. Inaczej, Stany Zjednoczone, wiadomo, że nie są takie piękne, jak się ludziom wydaje. Pokazaliśmy, jak się daje. Jestem pewny, wiele rzeczy, które są sprzeczne tej opinii o Stanach Zjednoczonych. Nawet mega fajne miejsca nie są aż tak fajne, jak się wydają. No. Kalifornia jest ściekiem dla mnie. Ale takie Miami jest fajne, ale jest aż tak fajne. Najbardziej jestem zawiedziony zachodem Stanów Zjednoczonych. Myślę, że tam będzie po prostu najlepiej. Czuję się, że w skutku słowa.
No wschód dużo lepszy, północ lepsza, południe też spoko. Dobra, jedziemy dalej. Zaraz się widzimy przed tym. Przy ławeczce. Co to kurczę jest? Jakie to maleńkie jest. Kurwa. Dobra, wjedziemy do sawany. W sawannach. Ale drogi są jakieś popierdzielone. No. Kurde, jakieś dżungle. Wiszą, kurde. Kurde, co to jest? To? Jak dredy wygląda. Wow. Sawana w Georgii ma kurde kozacki klimat. Co to są za drzewa w ogóle? A my właśnie musimy znaleźć miejsce, w którym siedział Forest Camp. Jest dziwne miasto, bo jest 23, a ludzie tędy chodzą. Wow, to jest małe miasteczko. Miasto żyje. Słychać też jakąś tam imprezę. Ogólnie też wokół tego parku, tego placu, mamy fajne budynki. Naprawdę wyglądają, jakby miały fajną historię. No wiadomo, tego nie odda żadna kamera, ale niesamowity klimat to robi. Czegoś takiego nie widziałem w Stanach jeszcze. Myślałem, że wszystko widziałem. Yeah. Church of Scotland. Wow. Przeszedłem się trochę dalej. To jest jakiś, co jest fajne, mają z dwóch stron jakieś pomniki. Takie w drodze do jednego z nich prowadzą doki-doki. Jakieś fajnie w ogóle ozdobione sklepy. Fajnymi kolorami. Idziemy dalej i w oddali widzimy kolejny jakiś budynek z kopułą. Jeśli chodzi o ławkę Foresta Gumpa, to teraz przeczytałem w opiniach, że została ona zabrana przez to, że ludzie za bardzo z nią, no niszczyli ją po prostu i jest teraz w muzeum. To kino w takim starym stylu, vintage. No i też kamiarenka z potężnym nastrojem. Wow. Nie jest to jakoś bardzo popularne miasto w Stanach, ale znalazłem jedną mega ciekawostkę. To było pierwsze miasto w Stanach Zjednoczonych, które było zaplanowane, że jego budowa była zaplanowana w ścisły sposób. I tak jak mówiłem, po drugiej stronie mamy również plac z pomnikiem, w bardzo podobny sposób zbudowany, w bardzo podobnych rozmiarach. Mam tu jakiś kolejny park z potężnymi drzewami. Jezus Maria, co chwilę jest park. Wow. Te piękne drzewa. Są to Southern Leaf Oaks, czyli dęby południowe. Taka ciekawostka. Słuchajcie, populacja miasta to około 150 tysięcy ludzi i jest ono większe od Lublina, czyli miasta, które ma ze studentami, no mogli za 400 tysięcy, czy 150-400 tysięcy, a tutaj jest wieczór prawie w środku tygodnia i jest po prostu pełne to miasto. A, właśnie. No i te dęby są oficjalnymi drzewami stanu Georgia. Do Carolina Północnej, w Waszyngton. Teraz trzeba się przespać. Dzięki.